Wiadomo, że po prostu, że każda forma zabawy, gier tak naprawdę na płotkach przyzwyczaja dzieci do obcowania przede wszystkim z tym przyrządem, ale i też właśnie to, że po prostu, że uruchamia naszą całą strukturę fizyczną do jak najlepszego tak naprawdę przygotowania później zawodniczego. Witam serdecznie w naszym programie Płotkologia. Po przerwie chcemy Wam pokazać przede wszystkim ćwiczenia i propozycje dla najmłodszych. Kiedy trzeba zacząć, co z tymi płotkami, jakie są dobrodziejstwa ze strony ćwiczeń na płotkach. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał. Zapraszam serdecznie. Płotki to taki uniwersalny przyrząd do ćwiczeń, który tak naprawdę bardzo ładnie ustawia zawodników, a przede wszystkim właśnie też pomaga dzieciom w ćwiczeniach rytmowo-siłowych, które tak naprawdę dają możliwości przede wszystkim właśnie zabawy i poprawnych ćwiczeń. Płotki wymuszają pewną część, powiedzmy, ruchomą, która tak naprawdę zaczyna być powtarzalna. Ćwiczenia na płotkach pozwalają przede wszystkim też nauczyć się biegać poprawnie, biegać z wysokim kolanem, czy przede wszystkim z przepchnięciem. I dlatego tak naprawdę zajęcia z płotkami dla najmłodszych zaczynamy od samego początku. Oczywiście to są płotki dostosowane do dzieci. Dzieci 7-letnie, czy nawet młodsze mogą tak naprawdę już ćwiczyć na małych płoteczkach, na żółtych, na styropianowych. Wiadomo, że nie wsadzimy im, powiedzmy, ćwiczeń na dużych, profesjonalnych płotkach, które są też ciężkie, ale tak naprawdę już zaczynamy adaptować dzieci przede wszystkim też jeszcze do ćwiczeń jako ćwiczenia fizyczne z podnoszeniem rąk, koordynacji, pracą rąk, ale i też przede wszystkim też jeszcze z zróżnicowaniem odległości, ze wzrokiem, to, że po prostu, żeby dzieci też przede wszystkim zaczęły przestrzennie obserwować i widzieć, co się dzieje przed nimi. Bo często jest tak, że po prostu, że już mamy tą chorobę cywilizacyjną, chorobę przede wszystkim właśnie wzroku, że po prostu, że dzieci są bardzo krótkowzroczni, tak, patrzą tylko na smartfona, który jest przed sobą, ale już coś dalej, już jest problem. I dzięki płotkom tak naprawdę udaje nam się wyuczyć też dzieci do różnicowania odległości. To przede wszystkim na późniejszych etapach naszych ćwiczeń, zarówno w biegu płotkarskim, ale też skoków w dal, skoków wzwyż, to wszystko wyucza tak naprawdę w dzieci różnicowania. Tak? I to warto tak naprawdę już wprowadzać wszelakie ćwiczenia na płotkach, po to, żeby właśnie dzieci miały tą adaptację troszeczkę lepszą. Wprowadzając też płotki do ćwiczeń, ale i też do biegów, do rywalizacji dzieci na nich, w pewnym stopniu urozmaicamy w rywalizacji. Tak? Nie tylko biegi płaskie, ale właśnie to, że biegi z przeszkodami, które nadają tak naprawdę też jeszcze formę skoczności. Więc jak najbardziej w każdym momencie wplatamy przede wszystkim ćwiczenia na płotkach. W obecnych czasach mamy duży wybór, jeśli chodzi o dobór sprzętu płotkarskiego, właśnie poprzez te najlżejsze płotki dla dzieci, styropianowe, poprzez właśnie małe płoteczki, niskie, wyższe, lekkie, płotki treningowe, płotki startowe. Ważne jest jedno, żeby dobierać tak jakby do możliwości dzieci i przede wszystkim do tego, że po prostu, żeby nie zniechęcić, bo jeżeli wstawimy w płotki ciężkie, gdzie dziecko mogło się od razu przewrócić, ono się przewróci, płotek będzie stało, wiadomo, że po prostu możemy zniechęcić, aniżeli zachęcić. Także warto na to zwrócić uwagę, żebyśmy nie przesadzili tak naprawdę z doborem samych płotków. To już dzisiaj na tyle, jeśli chodzi o nasze informacje pierwsze dla dzieci. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i do miłego.